Hejka, witamy Was w nowym vlogu. Dzisiaj ze mną Dusty, bo dzisiaj dla Dusty kupujemy zabawkę. Okulary mi podjął. Jesteśmy w kawiarni. Kawiarnia, czekamy na sobie latę i dzisiaj jest wegański market i mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać, bo jest 6 stopni, jest mgła, może nie będzie tak dużo ludzi. Więc spędźcie dzień z nami, zapraszam na vlog. Mamy kapki, więc wychodzimy. Dusty, weźmiesz swoją? Tylko jeszcze hulajnogi trzeba wziąć, bo zobaczcie, bo my zawsze hulajnogami. Zostawiam hulajnogi, zostawiam Dustina, a ja idę Wam coś tam nagrać. Zobaczymy, co uda mi się nagrać w ogóle, czy coś uda mi się nagrać. Chodźcie, nagrajmy coś. Czekam na swojego sushi burrito i wybrałam te z jackfruitem, a tam pani w tle robi. Jedno kosztuje 8,5 funta. Ja sobie wezmę kombuczę. Czekaj, weźmiemy tak. Przeszłam się, nagrałam Wam ujęcie, więc widzieliście wcześniej. Ja sobie, czekaj, żeby Pani nie było widać. Ja sobie biorę sushi burrito i kombuczę, a Ty bierzesz wegańskiego burgera. Ale to potem Wam pokażemy. Dustin sobie zdecydował się na burgera. Bierzesz klasycznego? A ja za chwilę jeszcze sobie wezmę kombuczę. Dobra, usiedliśmy. Tam jest targ, my siedzimy na schodkach. Dustin wybrał sobie wegańskiego burgera. Możesz zacząć jeść, bo już nagrywałam. Ja sobie wybrałam takie ryżowe burrito i jeszcze wybrałam sobie truskawkową kombuczę. Próbowałam, jest przypyszna. I kombucha kosztowała 4,5 funta. Dustina burger. Już posmakowałeś, jak?
jeszcze. Destina Burger 6,5 funta, a te moje sushi burrito 8,5 funta, więc bierzemy się za jedzonko. Pyszne. 1400 punktów? Czyli że działa karta? Połączyłem Argosa, twoje konto z moim Argosem przy płaceniu i... Jesteśmy w sklepie, ja jestem na sklepie, jeżeli chodzi o spożywkę, a Dustin Argos kupił tą zabawkę. Niestety nie mogliśmy nagrać, bo przed w normalnych czasach po prostu na ekranach się wybierał, teraz Dustin musiał online zamówić i czeka na odbiór. No i Dustin sobie czeka, a ja kupiłam kilka rzeczy takich bardziej przydatnych właśnie z takiego działu ubraniowego i teraz jeszcze idziemy na spożywkę. Nie będę wam sklep pokazywać, bo stwierdziłam, że nagram wam innego vloga o tym, na przykład jak przed świętami wszystko wygląda i tak dalej, przed Wielkanocą, a teraz po prostu takie niedzielne mini zakupy. To jest ta nowa zabawka, którą Dustin kupił. Dustin, powiesz w minutę, co to jest? I otwieraj od razu. Kogle wirtualnej rzeczywistości od Facebooka. Oculus Quest. Nie wiedziałam, że są od Facebooka. Dawno nie było kadru z podłogi. Ostatnio vlogmasy nagrywaliśmy. Więc to jest właśnie ta zabawka. No to powiedz coś więcej. Minutka. Chyba ten. Kalendarze nagrywaliśmy od razu ostatnio z podłogi. No, na vlogmasach. No. I one są, można je podłączyć albo do komputera, albo bez komputera można na nie grać. I Dustin, dlaczego zdecydowałeś się je kupić? Kolega mnie namówił. Możecie grać razem, jak tak. Twój kolega też ma. Tak to wygląda. Mi się bardzo podobało, jeżeli chodzi o wizualizację, no ale te wszystkie gadżety są bardzo ładne. Pokaż tego pada, tutaj bliżej. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to... I co, będziesz, możesz na przykład nagrywać na Twitchu, jak w to grasz? Tak. Okej. Okay. I jeszcze pokaż ten kabel, Dustin też musiał jakiś kabel domówić. Kabel trzeba było zamówić, żeby podłączyć go do komputera. A to one nie są do komputera? One są do telewizora czy do komputera? Nie, one są bezprzewodowe. Można, one mają wbudowaną pamięć, można sobie grać bez nich. Mm-hmm. Ale okay. Żeby nie używać baterii, to się kupowało kabel. No ja kupiłem nieoryginalny, bo uważam, że płacić 500 zł za kabel, który można kupić dużo taniej. Ile zapłaciłeś za swój? Około 100 zł. Okej. Okay. Chcesz powiedzieć, ile kosztowały? U nas? W ogóle kosztowały u nas 299 funtów. Normalna cena. Tak jak 300 na funtów. 300 funtów. 5 funt stoi około 5,20 zł, więc no 1550 zł załóżmy. Okulary się tak prezentują? Dla mnie te okulary, nie wiem czy macie TikToka, ale często dziewczyny nakładają okulary i takie zbijają diamenty rękoma. Takimi mieczami świetlnymi. To właśnie grają na takich okularach. To dla mnie tylko... Beatstaber to się nazywa i to nie są diamenty, tylko... No diamencik. Gra muzyczna. No to będziemy grać. To dlatego ja się przekonałam, że okej, ja chcę grać w tą grę. Fajne cardio. Więc to jest ta zabawka, o której mówiliśmy na początku vloga. I Dustin teraz bierze się za testowanie, będzie sobie otwierać, a ja... Odpalać, próbować, działać. A ja piekę ciasto. Więc dwa w jednym. No super, cieszysz się? Tak, mi się bardzo podobają wizualnie. Zabawka. No zabawka, zabawka dla troszeczkę starszych osób. Taka dla nas. Będzie grane, no. Jestem w kuchni, a jak jestem w kuchni, to robię niedzielne ciasto. Odwracam kamerę. Tak to wygląda. Tutaj mam przygotowane składniki. W sumie już zdobiłam bazę, dodam ubite białka. Foremkę też przygotowałam. Wstawię do pieczenia i to będzie czekoladowe ciasto z takim białym kremem na bazie twardogu. Oczywiście, że wam dam przepis. Zostawię wam w opisie filmiku, a na razie szybko biorę się do... robienia, do pieczenia. No i ciasto na niedzielę gotowe. Jest to fitzyberka. Jeden kawałek, 170 kalorii i aż 17 gramów białka. Przepis na Instagramie i w opisie filmiku.
Ja dzisiaj również reanimowałam mojego bloga, bo wiem, że nie wszyscy korzystają z Instagrama, więc no. Tak jakby jak przepis pojawia się na Instagram, to również będzie pojawiać się na blogu i właśnie tam się również gdzieś pojawił, więc przepis na Fit Zeberkę znajdziecie i na Instagramie, i na blogu. Tu i tu nazywam się tak samo. Linki wam zostawiam bezpośrednio w opisie filmiku, więc tam zaglądajcie. Jestem w kuchni, wstawiłam frytki do pieczenia i przypomniało mi się, że zapomniałam wam zakupy nagrać, więc wyjęłam wszystko i pokazuję, jak widzicie, są bardzo małe. I tutaj zacznę od skarpetek. Kupiłam sobie skarpetki takie a la Converse, czyli wycięte, i za 5 par takich różnych zapłaciłam 6,5 funta. Jak wiecie, lubimy mleczne kanapki, więc 3 takie mleczne kanapki funta i Maxi King 1,75 pensów. Znalazłam to. Jest hitem na wegańskich grupach w UK. Jest to no, wegański czekoladowy krem, 2 funty. Czekolady a la Merci, no dla mnie idealnie, bo wiecie, biorę sobie taki jeden kawałek do lunchboxa i wiem, ile kalorii i wiecie, i wystarczy. Więc wzięłam sobie 2 rodzaje, bo ja ostatnio jestem totalnym fanem migdałów i gorzkiej czekolady. Wegański ser na ostro. Do wrapów na spróbowanie. No i ta kombucha, jeszcze jej nie wypiłam. Ach, ser 3,5 funta, a kombucha 4,5 funta. Więc tak się prezentują niedzielne zakupy. Wiecie, my na większe zakupy pojedziemy sobie w tygodniu, a to takie mini, coś tam zawsze ciekawszego do dzisiejszego vloga. Dustin zrobił kawę i dziś na obiad jemy surówkę z kiszonej kapusty, frytki z piekarnika i tofu w miodzie, sosie sojowym i czosnku. Więc tak wygląda nasz dzisiejszy obiadek. I zobaczcie, o tej grze mówiłam, żeby zbijać kryształki, no. Więc Dustin gra tutaj. Mega fajnie, ja za chwilę biorę się do grania. A tak wygląda ta gra. Zawsze super to wygląda na różnych platformach. No zobaczymy, jak się będzie grało. To jest fajne, bo trzeba się przychylać na prawo i lewo, robić przysiady. No fajne, fajne. Jest ta pierwsza, Dustin tle gra, gramy cały wieczór, jest to super cardio. Więc tutaj zakończę tego vloga, bo kompletnie dzisiaj się nic nie będzie działo, jeszcze gramy. Dziękuję wam za oglądanie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i co, do zobaczenia lub usłyszenia następnym razem.